Pogoda póki co dopisuje, nic więc nie stoi na przeszkodzie realizacji zaplanowanych wcześniej inwestycji, a tych tej jesieni na osiedlu Sobieskiego ma być sporo. Zostanie poprawiona osiedlowa infrastruktura drogowa oraz pojawią się nowe miejsca do wypoczynku i rekreacji dla dzieci i seniorów. Szczęśliwie udało się zakończyć procedurę przetargową związaną z realizacją inicjatywy modernizacji chodników przy budynku 510-512. Teraz czekamy na podpisanie umowy z wykonawcą i miejmy nadzieję, że w możliwie szybkim czasie rozpoczną się prace. Do tego planowana jest jeszcze realizacja dwóch inicjatyw. To będzie budowa siłowni zewnętrznej przy budynku 413 i takiego terenu rekreacyjnego dla mieszkańców. I modernizacja placu zabaw przy budynku 502-503. W miejscu, gdzie powstanie plenerowa siłownia, działało wcześniej boisko. Było ono jednak rzadko używane, a jego stan z roku na rok stawał się coraz gorszy. Przeprowadzono więc wśród mieszkańców ankietę, w której zapytano ich, czy chcieliby rewitalizacji tego boiska, czy też woleliby, aby w tym miejscu powstało coś innego. Mieszkańcy wyrazili się negatywnie o tym pomyśle. Tam mieszka dużo osób starszych. Nie chcą się narażać na ten hałas związany z funkcjonowaniem boiska. Jest to stosunkowo blisko części balkonowej budynku, więc rzeczywiście te głosy musieliśmy wziąć pod uwagę. Było zorganizowane zebranie z mieszkańcami, co by tam chcieli, co by tam widzieli dla siebie, z czego by najchętniej korzystali. I padło na siłownię zewnętrzną. Będą tam zainstalowane urządzenia do ćwiczeń firmy Fit Park. Jest to firma, której urządzenia są również w Parku Zdrowia i z naszego doświadczenia i obserwacji wynika, że rzeczywiście te urządzenia są dobrej jakości. Poza tym mają się tam pojawić ławki, na których będzie można usiąść i odpocząć oraz dodatkowe nasadzenia zieleni. Modernizacja placu zabaw między blokami 502 i 503, podobnie jak budowa plenerowej siłowni, będzie realizowana w ramach inicjatywy lokalnej. Jeśli chodzi o plac zabaw, to będzie wymiana ogrodzenia i likwidacja takiej starej części, która kiedyś dawno temu funkcjonowała. Tam jest wylany kawałek asfaltu i obsadzony w gruncie kosz do gry w kosza. W to miejsce będzie zamontowana bezpieczna nawierzchnia i linarium do wspinania, taki stożek dla dzieci starszych, z tego względu, że te zabawki na placach zabaw przeważnie są dedykowane dla takich młodszych maluszków, a brakuje takich miejsc dla średniaków. Czyli dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Część tego placu zabaw, w której ma powstać to linarium, taką funkcję ma właśnie spełniać. Wszystkie te inwestycje powinny być gotowe jeszcze tej jesieni.